było dzisiaj o winie, więc przypomniało mi się. Największe, wielkie wino, tak się nazywa, szlachetne wino, ale najlepsze wino jest zawsze na końcu. I powiem wam krótkie świadectwo z tego, co przeżyłam w Korei. A mianowicie byłam tam 5 dni i nic się nie wydarzało, znaczy troszeczkę się wydarzało przez te 3 dni i przyszedł do mnie taki pomysł, okej, jadę na tą górę modlitwy. I teraz założyłam, że ja tam pojadę i tam przenocuję. I żeby to zrobić, ja musiałam zaryzykować, że zostawię bagaż swój w pokoju, w którym wynajęłam, ale nie chciałam dopłacać za to, że później się spóźnię po ten bagaż, tylko poszłam do Koreańczyka, żeby z nim wynegocjować jakoś warunki, że ja go teraz zostawię, dam mu na przechowanie, oni wcześniej sobie wejdą do pokoju, cały dzień będą mieli do przodu z tym pokojem i tak dalej i ja nie będę musiała dopłacać. Ten człowiek nie rozumiał mnie i przyszedł mi z pomocą jakiś drugi człowiek i mówi, okej, a dlaczego nie zostawisz tej walizki? A ja miałam w głowie polskie myśli. Zaraz mi ukradną, zaraz coś tam się stanie, zaraz nie wiem co tam, no w ogóle wiecie. I nagle myślę sobie, kurczę, a dlaczego mają mnie ukraść? Dlaczego? Zostawiam tą walizkę w otwartym pokoju, zostawiam wszystko, a najwyżej pff, jadę. Wiem, że o 18 jest ostatni autobus powrotny z tej góry. Mam przeszkody. Rano mi się nie chce w ogóle wstać. Znaczy przeszkody. Jakie przeszkody? Po prostu przyszły zwątpienia. A po co tam będziesz jechała i tak dalej. Jest 18, przed 18. No i co? I mam pokusę, żeby wrócić. Bo niewiele się wydarzyło, nie? Ale w momencie, kiedy podjęłam decyzję, nie, idę do końca, to pojawiła się dziewczyna, która zaczęła być moją asystentką, to pojawił się człowiek, którego poznałam, to pojawiły się wszystkie inne okoliczności. I jak wracałam już stamtąd następnego dnia, myślałam w ogóle sobie o tych momentach przełomowych, kiedy po prostu tak łatwo było zawrócić z tej drogi. Było ich 3. Za każdym razem, jak podejmowałam decyzję, nie, idę do końca, to wydarzało się coś, co mnie umacniało i później jak przychodziła znowu wątpliwość, a czy na pewno, znowu mogłam z tej płaszczyzny, że już tyle się wydarzyło, nie zawrócę. Nie? Chodzi o to, że najlepsze wino jest na końcu, tylko że nie możemy się wycofać. I po drodze wcale nie wygląda, że tam dalej coś będzie większego, nie? Ale jest. Amen. Amen.